doszliśmy do wniosku, że taki dokument, który ma łączyć wolnych ludzi, musi mieć wymiar ideowy. I taką jest mała konstytucja, którą napisaliśmy. Począwszy od jej preambuły, która to tak śmiesznie brzmi, preambuła, nie. To jest tak naprawdę uzasadnienie, dlaczego taki dokument powinien powstać i dlaczego ma te zapisy, które ma. To uzasadnienie sięga do historii, do korzeni. Mieliśmy trudną historię, ale i taką, która była pełna blasków. I właśnie te blaski tej historii opisane są dokładnie w tym wstępie do małej konstytucji. Nasza konstytucja odróżnia się jeszcze od reszty statutów tym, że nie jest statutem tylko, ale jest połączeniem właśnie tej części ideowej z bardzo ważną oczywiście częścią pewnego rodzaju uporządkowania czy no, wskazania kierunków i działań, jakie chcielibyśmy, żeby były podejmowane od dołu, począwszy od tej inicjatywy oddolnej, poprzez możliwość reprezentacji całego ruchu na zewnątrz, którą uznaliśmy za bardzo ważną. I taką funkcję ma w tym KRK. Mała konstytucja ma swoje działy. Ma pierwszy dział ogólny, w którym zapisane są przede wszystkim misja. Co to jest ta misja? No właśnie idea. Idea, jak czyli nie cel, nie cel, żeby była jasność, idea. Idea funkcjonowania państwa narodowego jako wspólnoty Polaków, jako wspólnoty Słowian. Zgodnie zresztą z historią ludów rdzennych, które tutaj te ziemie zamieszkiwały. To jest misja, potem jest wizja. Oczywiście w tej wizji widzimy to, mamy wizję tego, w czym się znajdziemy i jak to będzie wyglądało. Zarówno od strony organizacji państwa, ale również bardzo ważne, jaką jest finansowanie, tak? Jaką jest suwerenność finansowa tego państwa. Następnie są cele, bo żeby wizja mogła się spełnić, musimy określić cele, do których dążymy. I te cele dwa są również określone. Po określeniu celów określamy narzędzia, jakich będziemy używać, żeby te cele osiągnąć. To są właśnie nasze media narodowe, że to jest edukacja prawie permanentna, że to również współpraca z innymi ruchami wolnościowymi i tak dalej, i tak dalej. Ostatnim elementem tego działu są bardzo ważne zapisy, bo na skutek tych działań, używania tych narzędzi i dążenia do tych celi, poza osiągnięciem celu osiąga się konkretne rezultaty. I tutaj też o tych rezultatach mówimy. Dział drugi małej konstytucji to jest organizacja ruchu. I tu już wchodzimy w tą część porządkującą pewne rzeczy, z których powinny wynikać oczywiście regulaminy. Ja tu mówię o regulaminie poza sejmikami, bo sejmiki oczywiście mają wpisaną suwerenność zarówno finansową, jak i organizacyjną, więc sejmiki są niezależne. Bardziej skupiliśmy się na Krajowej Radzie Koordynacyjnej. Uporządkowaliśmy pewne rzeczy, kandydowania, w jaki sposób kandydować i przede wszystkim zamieściliśmy bardzo ważny zapis, uważam. Zresztą jesteśmy jako zespół i zespół mojego stowarzyszenia inicjatorem tego zapisu, że każdy z kandydatów obojętnie, czy na eksperta, czy na lidera, czy na członka KRK, czy koordynatora sejmiku powinien dokonać samoweryfikacji do trzeciego pokolenia wstecz, czy jest Słowianinem, czy ma korzenie słowiańskie, korzenie polskie. Historia od parunastu wieków
od paru tysięcy lat uczy nas tego, że pomijając tą sprawę, jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy. Przy czym oczywiście sama weryfikacja nikogo nie eliminuje. Chodzi tylko o to, żebyśmy wiedzieli, z kim mamy do czynienia, a wyborcy głosując sami podejmą decyzję, czy taka, czy inna osoba im odpowiada. To jest dział drugi, zamykamy dział drugi. W dziale trzecim są bardzo ważne zapisy dotyczące finansowania całego ruchu. Tam wpisaliśmy bardzo ważny zapis, jakim są budżety zadaniowe, które powinny i mogą iść nie tylko, będą formułowane przez KRK na następną kadencję czy na następny rok, tak żeby wszyscy wolni ludzie w Ruchu Wolnych Ludzi wiedzieli, na co mają i w jakiej wysokości przede wszystkim mają kierować darowizny na rzecz funkcjonowania całego ruchu, pomijając oczywiście to, że sejmiki są samorządne, ale może być też tak, że któryś sejmik będzie chciał zrobić kampanię ogólnopolską i wtedy zgłasza pod koniec roku taki projekt i na taki projekt też istnieje możliwość, żeby cały ruch się złożył. Pozwolę sobie nieco uzupełnić, jakby uszczegółowić, bo ponieważ w mojej konstytucji na samym początku stawiamy bardzo ważną diagnozę i myślę, że warto ją przypomnieć, że władza ustawodawcza, ta, która teraz funkcjonuje, nie służy polskim interesom, służy obcym interesom. Władza wykonawcza, rząd działa na szkodę Polski i Polaków. Wreszcie władza sądownicza jest w konflikcie ze sprawiedliwością. Trójpodział władzy przestaje istnieć. Faktyczną władzę sprawują ponadnarodowe, nie pochodzące z wyboru korporacje finansowe, medyczne, medialne, prawnicze i służby. Dlaczego ta diagnoza jest taka ważna? Dlatego, że ona powoduje, że formułowanie jakichkolwiek zapisów, formułowanie ruchu musi się do tego odnieść, bo mamy duży problem właśnie z tymi brakiem funkcjonalności podstawowych organów państwa i musimy to od nowa zbudować. Drugą kwestię, którą uważam bardzo jest ważna, to, że Polacy posiadają wyjątkowy gen wolności, suwerenności, gościnności, tolerancji. Mała konstytucja odwołuje się właśnie do tych cech i do tej tradycji. Mała konstytucja jest właśnie dla takich Polaków, właśnie dla wolnych ludzi. Mała konstytucja ma misję utworzenia polskiego państwa narodowego, o czym powiedziała przed chwilą Teresa, niesłychanie ważna sprawa. Wizję suwerenności finansowej państwa, bo bez suwerenności finansowej żadne wolności i żadne przedsięwzięcia nie mogą być realizowane. Również celami są narzędzia, które pozwalają wypełnić tę misję i wizję. Wreszcie ważne w małej konstytucji jest etyka, która jest obecna nie tylko w narzędziach, nie tylko w nazwie, jak na przykład etykonomia czy dobrotyka. Etyka ma być sposobem działania w polityce, w biznesie, w mediach, wszędzie. Na to zwracamy bardzo mocno uwagę. Wreszcie mała konstytucja to wielkie wyzwanie naprawdę dla wolnych ludzi. Michał, to teraz oddaję Ci głos. Szanowni Państwo, to jeszcze kilka zdań na temat tego, co znajduje się w małej konstytucji. Bardzo ważnym elementem składowym małej konstytucji jest załącznik numer 2, czyli procedura głosowania, który mówi, w jaki sposób absolutnie każdy może zgłosić propozycję głosowania i następnie co się z tym dzieje, w jaki sposób ona uzyskuje status jakby propozycji do głosowania, a następnie samego procesu głosowania. Również są tam zawarte dodatkowo informacje dotyczące samego systemu, czyli wymogi dotyczące samego systemu, żeby uniknąć dyskusji, jakie chociażby ostatnio toczą się w zakresie tego, czy narzędzie spełnia odpowiednie narzędzia, czy narzędzie spełnia odpowiednie wymagania w zakresie bezpieczeństwa, w zakresie powiedziałbym niezaprzeczalności wyników. I to wszystko jest opisane w załączniku numer 2. Sądzę, że to, co jest istotne,
To jest również kwestia całościowego podejścia, czyli mała konstytucja dąży do tego, żeby pokazać pewną spójną wizję we wszystkich obszarach, a jednocześnie poprzez mechanizm możliwości dokładania kolejnych załączników i kolejnej rozbudowy pozwala w przyszłości dołączać kolejne elementy i zajmować się innymi aspektami rzeczywistości, którymi chcielibyśmy się zająć. W obecnym systemie funkcjonuje coś, co my w Instytucie nazywamy totalitaryzmem prawnym. Czyli jest mnóstwo różnego rodzaju prawa, które wewnętrznie ze sobą sprzeczne, które tylko krępuje nam nasze działania. Mamy za dużo statutów, za dużo regulaminów. W związku z tym uznaliśmy, że trzeba właśnie zająć się konstytucją, która jest ustawą ustaw, ale nie tylko dlatego, że ma tak zapisane, tylko że ma spełniać bardzo ważne warunki, czyli właśnie regulować te rzeczy najważniejsze. My nawet uważamy, że w pewnym momencie powinny powstać prawa kardynalne, te, które nie mogą być w ogóle głosowane, które są jakby oparte o prawo naturalne, w związku z tym są jakby nie do głosowania. I konstytucja właśnie ma spełniać tego typu zadania, właśnie mieć swoją wizję, właśnie mieć swoją misję, właśnie mieć narzędzia. I dlatego konstytucję uważamy za akt, który powinien obowiązywać najpierw naszą grupę wolnych ludzi, a potem całe państwo. My nie mamy problemu w Polsce z jakimś rasizmem, bo Polacy, tak jak powiedziałem, mają gen gościnności, są otwarci na inne nacje. Nie mamy nawet problemu z antysemityzmem, bo też jest tolerancja u nas wyjątkowa. Jedyny problem, jaki mamy, to mamy problem z antypolonizmem. I tutaj chcemy bronić tego, żeby ten antypolonizm nie funkcjonował. I tutaj też uważamy, że nie tylko my we parlamencie, ale również ci, którzy są za granicą, też mają wielką misję do spełnienia, ponieważ ten antypolonizm również jest za granicą. Niemcy prowadzą swoją politykę historyczną, nie tylko wybielającą siebie w II wojnie światowej, ale jednocześnie pokazującej naszą historię, na przykład I Rzeczypospolitej, absolutnie w krzywym zwierciadle. Więc dlatego uważaliśmy, że ten zapis i ta nasza troska o to, żeby zlikwidować antypolonizm, jest tutaj absolutnie uzasadniona. Jeżeli chodzi o finansowanie, myśmy tam poświęcili bardzo dużo czasu i bardzo dużo miejsca, ponieważ samo finansowanie z jednej strony oznacza wprowadzenie pieniądza niedłużnego, czyli społecznościowego, a jednocześnie, zwłaszcza, że może być pieniądzem wewnętrznym, polecam materiał dwuwalutowy, pozwala nam na to, żeby być niezależnym od finansjery, która próbuje wpływać na każdy obieg pieniądza. Jeżeli nie zajmiecie się finansami, to najprościej za pomocą finansu da się kontrolować każdy ruch, który jest niewygodny dla systemu. Rzeczy, które my proponujemy w małej konstytucji, misje i wizje, bez względu na to, czy ona zostanie podjęta przez e-parlament i Ruch Wolnych Ludzi, my ją będziemy realizować, bo to jest polska racja stanu i polski interes narodowy, polskie państwo narodowe, suwerenny pieniądz i te zapisy, które myśmy tam sformułowali. Jeżeli ruch nie będzie chciał tego realizować, będziemy to realizować gdzie indziej. To nie przeszkadza nam w tym, żeby funkcjonować w e-parlamencie, tylko e-parlament będzie zajmował się, nie wiem, regulaminami, no będzie się zajmował czymś innym. No, my chcemy zajmować się tym naprawdę poważną rzeczą, która jest niezbędna dla Polski i Polaków. Dla mnie funkcjonowanie w ruchu, który przegłosuje statut, w którym można głosować w prawo naturalne, jest miejscem, w którym nie chcę przebywać, nie chcę wkładać swojej energii, swojego udziału. W związku z tym, jeżeli wygra projekt aktywnych RWL, to ja z pewnością nie będę kontynuował współpracy z Ruchem Wolnych Ludzi. Jest jeszcze co najmniej jeden projekt, przy którym zastanawiam się, czy będę kontynuował, ponieważ założone tam rozwiązania kompletnie nie zgadzają się z moim podejściem do życia takim, powiedziałbym, kręgosłupem moralnym.
W związku z powyższym w takiej sytuacji zrezygnuję ze współpracy i będę kontynuował karierę poza strukturami Ruchu Wolnych Ludzi. Mała konstytucja na liście numer 9. No tak, my też oczywiście mamy idee i chcemy i też mamy marzenia. Myślę, że spójne z marzeniami bardzo wielu Polaków, czyli chcemy mieć, odzyskać swój kraj jako wspólnotę wszystkich Polaków, jako wspólnotę, nie republikę, nie inne żadne systemy, tylko właśnie oddolną demokrację bezpośrednią. No oczywiście za pośrednictwem głosowań w systemie elektronicznym, ale również w naszej konstytucji zapisaliśmy możliwość rozwiązania zaproszenia grup wykluczonych, czyli tych, które po prostu takiego dostępu do takiego głosowania nie mają. Myślę, że regulaminy głosowań wynikające potem z tej konstytucji powinny to ująć. Natomiast no, myślę, że większość Polaków chciałoby, żeby Polacy stanowili o sobie we własnym kraju i nasza propozycja, ta konstytucja po pierwsze mówi dlaczego te zapisy zawiera, jakie zawiera, a po drugie próbujemy nią również trafić do innych grup wolnościowych i mam nadzieję, że to właśnie się uda. To ja tyle, Wojtku, proszę. Ja bym chciał, żeby na naszą małą konstytucję, która, tak jak powiedziała Teresa, ma pozycję numer 9 na liście do głosowania, głosował człowiek wolny, nie niewolnik. Taki, który nie jest uzależniony od systemu. Taki, który nie ma problemu z autofrustracją, bo na takich ludziach nam najbardziej zależy. Jest to dla nas też i pewien test, bo ja bym chciał wiedzieć, w jakim ja jestem ruchu. Jak ten ruch właśnie decyduje, za jakimi wartościami się opowiada. Czy opowiada się właśnie za etyką, zachowaniami, które przynoszą konkretne owoce, czy za biurokracją. Jak zobaczymy ten wynik, to myślę, że to będzie też olbrzymia wiedza o tym ruchu, jaki on naprawdę jest. Pierwszą informacją będzie oczywiście frekwencja, ile ludzi w ogóle jest zainteresowanych udziałem w tego typu przedsięwzięciu i ile, dla ilu osób jest to ważne i wreszcie właśnie jak zagłosują. Jeszcze raz zachęcam do zagłosowania na małą konstytucję, pozycja numer 9. Ja bym chciał zacząć od podziękowania Januszowi za to, że dał tą iskrę, żeby ten ruch powstał te półtora roku temu, rok temu. Chciałbym podziękować również wszystkim ludziom, którzy byli zaangażowani w tworzenie tego i w to miejsce, do którego doszliśmy. Chciałbym również podziękować wszystkim autorom bez wyjątku za ich wkład, bo niekoniecznie musimy się zgadzać, możemy się różnić, ale ważne jest, że wykonujemy wszyscy pracę i wszyscy angażujemy się.